Dzień dobry Państwu, kochani moi, tutaj Tytanowy i... Treflu, dzień dobry. Tak, zebraliśmy się wyjątkowo dzisiaj w szopie magicznej. Tak, strasznej trochę i jest nad nami takie wielkie gniazdo os, ale chyba wymarło, co? Nie wiem, najwyżej spadnie. Najwyżej na nas spadnie i umrzemy, dokładnie. Piękna śmierć. Trudno. Umrę robiąc to, co kocham. Nagrywając gówno podcast. Tak jest. No, to co? Co nam dzisiaj robimy? Dzisiaj porozmawiamy o... rabowaniu grobów dla debili, czyli Grave Robbing for Morons. Czyli o filmie instruktażowym. O którym kurwa niewiele wiadomo, oprócz tego, że jest filmem instruktażowym, jak rabować groby, tak. Żeby cię nie złapali. Grabienie grobów, o. Grabienie grobów, tak. Film, który wypłynął gdzieś w 2009 roku. Na jakiejś bootlegowej kompilacji zawierającej inne śmieszne filmiki, wiadomo pewnie. No wiadomo jakie, nie będziemy streszczać co tam się dzieje. No tak, ale sam film owiany straszną tajemnicą, bo do dzisiaj ludzie się spierają, czy to fake, czy nie. Tak, na pewno został nagrany po 87, ponieważ akcja rozgrywa się w pokoju młodego człowieka i wisi tam plakat z Martwego z ław. Pierwszej części polecam, bardzo fajny film. Więc na pewno po 87 obstawiane są początki lat 90, ponieważ jakaś tam taśma w kamerze była użyta, która wcześniej nie była i tam szmery bajery. Tak jest, to jakieś takie technikalia, w które wchodzić nie będziemy, ale na czym warto się skupić? Właściwie na fabule, no bo tak jak mówi tytuł, dosłownie film jest o tym, jak rabować groby. Tak, poradnik. Dokładnie, jest to jeden z najgorszych tutoriali. Taki znalazłam opis, że to najgorszy tutorial na świecie. I co? Mamy tam młodego chłopaka, który siedzi w pokoju. Tak, młody nastolatek. Jakiś nastolatek, no myślę, że tak mógł mieć nie więcej niż 20 na pewno, jakiś dzieciak, który trzyma w ręku ludzką czaszkę. Starą, zbutwiałą, brzydką. Tak, brzydką, starą, zbutwiałą, która mogłaby być faktycznie wykopana z jakiegoś grobu. I teraz tak, tutaj zaczynają się pierwsze spekulacje internautów, czyli czy jest to prawdziwa czaszka. Tak. I wszyscy doszli do wniosku, że? Że nie wiadomo, bo w latach tych załatwienie takiego prawdziwego, realnego rekwizytu to jest spory hajs, a wątpimy, że... Że ten młody miałby taki budżet, bo faktycznie tak. Wygląda to bardzo realistycznie. No zresztą to też te gadżety wtedy, no trzeba było mieć dostęp do nich, tak? Tak, teraz do rekwizytów takich. Dokładnie, to były rekwizyty bardzo profesjonalne, to były czasy, gdzie musiałeś być raczej Spielbergiem, żeby mieć coś tak dokładnego. Więc jest bardzo duże podejrzenie, że chłopak faktycznie posiada ludzką czaszkę na stanie. Która miała pewien feature, ponieważ wyciągał z niej aparat, tak? Na zęby wyciągał tak. Zęby z niej i wsadzał. Pokazywał, że tam trochę obcku jeszcze jest nawet. Tak, i zakładał szczękę. Tak. I wyjmował. Tak, także faktycznie wygląda to mocno realistycznie, biorąc pod uwagę okoliczności. I co tam ten chłopak mówi fajnego? No między innymi opowiada, kiedy najlepiej okradać groby, w jakich porach roku, na pewno nie w zimę. Tak, pamiętajcie, jak chcecie obrobić grób w zimę, to tego nie róbcie, ponieważ według naszego kolegi z VHS-a wtedy zostawiacie ślady i można was złapać. Tak, ale też mówi, żeby ubierać kurtkę, jak jest wam zimno, więc... Na przykład w lipcu, bo tak też jest, że w lipcu jest bardzo zimno nocami, jak wszyscy wiemy, więc też warto mieć kurtkę. I co tam jeszcze było? Pamiętam, że... że deszcz jest sprzymierzeńcem. To tak, pamiętam, że... zaciera ślady, tak. Nie dotykać świeżo zakopanych mogił. Dokładnie. Oraz powiedział, że gdyby go nakryli, to by zabił. Tak, bo pamiętajcie, nie wolno zostawiać świadków, co jest dość w sumie zabawne, biorąc pod uwagę, że chłop cały film nagrał, tak, pokazując swoją twarz. Twarz, tak. I ma bardzo charakterystyczne zachowanie, ponieważ przez cały film praktycznie się jąka i trzęsie się. Tak, to wygląda dość niepokojąco i w ogóle to chyba nadaje ten cały taki, tą całą otoczkę klimat, niepokoju tak. Tego filmu, bo sam w sobie film treścią jest po prostu dziwny, nie? Ale to, że ten chłopak wygląda jakby był trochę sam przestraszony tym wszystkim, sprawia, że to chyba właśnie tak wybuchło. Tak, i jeszcze też ciekawą rzeczą jest to, że padają zbliżenia na jego ręce, tak, które są, wyglądają jakby były umazane ziemią, krwią. Tak, takie, jakieś coś. Tak. Takiego niezbyt fajnego. Chłop sobie w ziemi grzebał. I sama ta czaszka też nie wygląda za zbyt czystą. No nie, wygląda jakby była raczej dość świeżo wykopana faktycznie. Tak.
I jest poruszane między innymi, jak taką czaszkę po prostu wyciągnąć, żeby się tam nic nie posypało i jak płukać, tak. Żeby wydobyć te nieczystości z wewnątrz czaszki. Z wewnątrz, tak. Tak, chwalił się, że czasem się trafiają jakieś tam jeszcze pozostałości materii ludzkiej. No to tak jak mówię, na tej czaszce właśnie, jak pamiętam, jest taki właśnie fajny kadr, że on pokazuje tą czaszkę, jakby odwraca ją do góry nogami, tak. Tą całą część od tej strony. I pokazuje, że no tutaj to mózg, tutaj coś tam, czasami można jeszcze zobaczyć. Wiecie, wygląda to strasznie upiornie, bo to faktycznie, no mówię, to wygląda jak ludzka czaszka, taka tak, prawdziwa. Więc tak, i pytanie, jak płukać, tak? No, także... Ładnie pod prysznicem, jak się idziesz wykąpać. No, okay. Dokładnie, to bierzecie ze sobą taką czaszkę, idziecie się myć i przy okazji myjecie czaszkę. No, gdzieś problem, no, i... no. Jakieś gotowanie. Tak, coś. Między innymi też jest poruszane, jak na przykład ciągnąć za... dane części ciała, żeby się nie posypało, ponieważ możecie swój łup zrujnować, jeśli zależy wam na przykład, żeby dłoń całą pozyskać, to jak zrobić, żeby... się nie rozleciała cała, tak. Tak, dokładnie. No i co? Strasznie straszno. Strasznie straszno, straszno niepokojąco. No tak, i mówię, i tutaj tym głównym jakby problemem, który poruszają internauci, można tak powiedzieć, jest to, że nie wiadomo, czy to jest fake. Nie wiadomo, na ile to jest śmieszkowe wideo. Faktycznie ma to troszeczkę taki vibe, jakby mogło to być coś, co nagrała, nie wiem, dwójka nastolatków. Tam jest dwóch chłopaków chyba, bo tak wydaje mi się, że ten głos tego, który kamerował, że tak powiem, jest... tam troszeczkę go słychać. Tak, kamerzysta w razie jest bardziej nieobecny. Główna uwaga się skupia na tym, chłopaczku, co, tak, co na kradnie. Chłopaczku. I pytanie, czy jeśli faktycznie chcemy nagrać poradnik, jak być hieną cmentarną, to czy pokazujemy twarz? Raczej nie. Wiesz, my teraz rozmawiamy o filmie, o tym, jak być hieną cmentarną i raczej nie pokazujemy. Trochę dla picu, trochę dla siebie, tak? Więc wydaje mi się, że pokazywanie ryja, kiedy mówisz o tym, że faktycznie jak zrabować grób, to, no to jest przyznanie się do przestępstwa. Tak. W sumie trochę, to jest nagranie dowodów na tak, siebie. Tak, chyba że było to traktowane tam wszystko stricte jako głupia pamiątka dla samego siebie. Znaczy, że... wydaje mi się, że mogło tak być, bo... Znaczy, kurwa, no to jest właśnie ten problem i to jest to samo, co właśnie podnoszą ludzie, że wygląda to na tyle realnie, że to mogło być faktycznie nagrane przez dwóch łebków, którzy zrobili coś złego. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak ta czaszka jest realistyczna. Tak. Z drugiej strony, no ciężko jest mi uwierzyć, że taki dzieciaczek, bo to w sumie jest dzieciaczek, może mieć naprawdę 17 lat max chłopak na oko, nie? Taki chudziutki, z kucykiem, z piętymi włosami, przestraszony, taki wiecie, że on faktycznie poszedł i wykopał, nie wiem, kawałek ludzkiego ciała z cmentarza, tak? No, wydaje mi się to być skrajnie nieprawdopodobne. I ja w ogóle jestem ciekaw, no tego się nie dowiemy, tak, historii wypłynięcia, jak, kto pozyskał pierwszy po prostu te wideo. Właśnie, gdzie, skąd to w ogóle się tam wzięło na tym duchu? Tak. Kto to miał? Tak, i... tak naprawdę po tylu tych latach to nic im tak naprawdę nie zrobią, to oni mają gdzieś już, no 40 na pewno tam już. Ja myślę, że tam już może być powoli, biorąc pod uwagę, że to jest powiedzmy początek lat 90., końcówka 80., chłopak wygląda jakby miał pomiędzy 15 a 20, to ja myślę, że oni już mogą mieć po 50 nawet. No, stary to są chłop. Już stare chłopy tak naprawdę, które w latach 90. na początku prawdopodobnie nagrały sobie głupie wideo, tak? Więc tak. Nawet jeżeli by się okazało prawdziwe, no to tak, nie znajdziesz ich, szansa jest minimalna, ktoś musiałby rozpoznać tego chłopaka, a nikt się nie przyznaje dotychczas, a tak jak mówisz, wideo wypłynęło w 2009, w tych okolicach, jakoś tak. No końcówka 2000, w sensie 00, tak, no i cisza, zaraz będzie ile, już minęło 10 lat, jeszcze trochę będzie 20, No w tym czasie już raczej by coś wyszło, jak wiemy, internauci są dobrzy w szukaniu rzeczy, no ostatnio znaleźli co piosenkę z pornosa. Było to, kojarzysz to? Nie. A, no to było coś takiego, że jakiś ziomek szukał utworu, który mu się spodobał muzycznego i okazało się, że to jest utwór muzyczny, który był wykorzystany w filmie dla dorosłych, który był na VHS-ie, który był skomponowany specjalnie pod to i oni to znaleźli, pełną wersję tego utworu. Wspaniale. Kocham internet, jesteście cudowni. Kocham muzykę. Tak. Nie zmieniaj się. I cóż, masz te 40 lat, nie? No dobra, 30, bo mamy początek wypłynięcia tego filmu. No. I nagle grzebiesz w necie i znajdujesz swoją... siebie. Tak, mordę tam
po prostu Wayback Machine i... Tak, i nagle widzisz wideo, które nagrałeś z kumplem prawie 20 lat wcześniej. No tak, 20 lat to będzie prawie. No. Jezus, zaraz będzie mieć 40 lat to wideo. Właśnie do mnie to dotarło, ja pierdolę. I więcej będą mieć przecież. O, damn. No mniejsza. W każdym razie no odpalasz internet i widzisz wideo, które nagrałeś 20 lat temu. Możliwe, że w ogóle zapomniałeś, że je nagrałeś, tak? Tak. I nagle, o, ludzie oglądają mnie, jak mówię, jak kraść. Groby. Tak. A w sumie, jakby ty byś to nagrał i nagrałbyś to dla Beki. Wiesz, że robisz żart z kumplem, nie? I byś zobaczył to po 20 latach w necie. Przyznałbyś się, że to ty, czy raczej robiłbyś... Myślę, że dalej bym pozostał, że tak powiem, w podziemiu. Niech ludzie dalej myślą, niech myślą. Że faktycznie... Jeśli to był fake, tak? Że... Tak, no zakładamy, że to był fake, no to i tak. I miałbym chyba tak stał z boku i miał bekę z tego po prostu, że... Że wszyscy kminią, nie? Tak, że... Boże, nie chcę, co się stało nie chcę i... mi się wierzyć, że to jest prawdziwe wideo. Coś. Znaczy, ja myślę, że może to być oryginał. Znaczy, patrząc na gościu, widać, że jakieś tam subkultury metalowej, tak? No myślę, wiadomo, że, szatan, tak. 3/6 i w ogóle. A to jeszcze był okres chyba Satanic Panic jeszcze, bo to 80. końcówka to jeszcze to jeszcze był jeszcze czas jarania się właśnie okultyzmem i wszystkimi horrorami. Tak, a to ewidentnie film wskazuje na Stany Zjednoczone, więc... Tak, no plakat samego Martwego Zła, tak? Już sugeruje tam, sporo, tak. Że fan horrorów. Więc myślę, że między innymi to było inspirowane tak tym, że te horrory, te tabu po prostu, że trupy i w ogóle. W ogóle Satanic Panic to jest fajny temat, można by kiedyś o tym pogadać. Piszcie, tak, ta jedna osoba, co to ta jedna oglądać. Osoba, która to ogląda, w ogóle to miał być jeszcze ktoś z nami, ale wybrał siedzenie w domu. Niestety. Widzę cię. Nawet tego nie obejrzę. Pewnie tak. myślę, że... Może real i że tak i znaczy, bo no. Tam były tak przechwałki, że to nie był pierwszy raz, tak, że to trzeba tam kraść. Znaczy miał doświadczenie, tak, bo jeszcze opowiadał, jak to czyścić i ten. Znaczy to nie pierwsza tak, wykopana czaszka. Tak. Tak, i że on opukiwał tą przecież tam czaszkę i że no tak. To jest dźwięk tam odpowiedni tego wszystkiego i... Tak, tam mówił też właśnie jak rozpoznać, czy to prawdziwe, czy nieprawdziwe, jakby co. Tak, że niektórych tam łączeń i ten się na fejkach nie da po prostu zrobić. Tak, było. I... Znaczy z jednej strony tak, z drugiej strony ja mam teorię taką swoją małą, nie wiem czy ona gdzieś padła, nie znalazłam w każdym razie, może nie szukałam, więc może gdzieś tam jest, że on po prostu mógł mieć faktycznie czaszkę ludzką. I może to być równie dobrze czaszka, którą, nie wiem, dziadek wykopał kiedyś na podwórku, tak? Tak, no istnieje i... taka, że po prostu tak, no, wpadło mu to w ręce i dla Beki to jest prostu nagrane. I dla Beki nagrał film o tym, jak... Biorąc pod uwagę to, jakie tam są, kurwa, głupie porady, tak? No ubieranie kurtki jest jednak ważne. No wiadomo, że tak, my sami wzięliśmy bluzy na 30 stopni, tak? Więc tak. Zachowaliśmy klimat, ale chodzi o to, że same takie... No nie wiem, no wydaje mi się to tak strasznie infantylne podejście do rabowania tych grobów. W sensie, no to też nie jest jakaś bardzo wyrafinowana rzecz oczywiście, ale no jakieś takie właśnie, że no trzeba kopać w deszczu, a w zimę to zostawiacie ślady. Wydaje mi się to takie infantylnie proste. Chociaż myślę, że mogła się znaleźć osoba, która obejrzała ten filmik i... I poszła wykopać coś, nie? Tak. Myślę, że na pewno. No myślę, że na 100%. Nasza Ziemia nosi wiele ciekawych jednostek, więc myślę, że to ktoś to zrobił. Ale też warto w ogóle zwrócić uwagę, że jeśli to by było dla Beki, to nie... To czy gościu by się tak trząsł i w ogóle, że te oczy to po prostu mu się tam szkliły w pewnych momentach, znaczy, jak o tym... Tak, i faktycznie to jest coś... No, no wygląda chłopak na przerażonego, tak? Może nie wiem, jakby ktoś go wręcz zmuszał do tego, znaczy, żeby wyglądał dla mnie jakby na jakimś głodzie był po prostu. Ewentualnie w tę stronę, tak. To też jest bardzo trząsł, możliwe. A tak, te ręce, nie? W tych czasach w ogóle też się mówiło, że tam... Bo to niby w Queens dzielnicy, że niby oni działali. Nie wiem, skąd doszli do tego, że też niby to oni chcieli grup Houdiniego między innymi. Tak, było właśnie. Okraj, że to na pewno były te same osoby, później, że nie. Nie, że no, ale nie wydaje mi się, że gdyby ktoś, kto chce okraść grup Houdiniego, nagrałby materiał o tym, jak grabić groby, ograbiać groby, rabować groby bez,
bez jakiejkolwiek maski, czegokolwiek. No, tak, tak. No dzieciak po prostu nagrywa swoją twarz całkowicie. Dla mnie to jest... No dowód, no, okay, sam ja się też kręci. Okej, okay, no wszyscy siebie. Byliśmy nastolatkami, robiliśmy głupie rzeczy, ale to jest kręcenie na siebie dowodów. To jest tak samo jak nagrywasz, jak napierdalasz kolegę z klasy, tak? Do krwi. A potem się dziwisz, że dostajesz kuratora. Tak, ale no może faktycznie miało to nie wypłynąć. No, ale... no to wypłynęło, jakimś cudem. Tak. Mnie to dalej ciekawi, tak jak było właśnie padło już pytanie, kto miał to pierwszy? Kto wpadł na pomysł, że ej, bo tu, nie wiem, Mati kiedyś nagrał takie głupie, wrzućmy to do, tak, na budle, do sieci. 20 lat później, nie? I też rozbija się tam w ogóle ta kwestia tej moralności, tak? Że, że w ogóle jak ktoś śmiał śmieć, tak? Jakiś śmieć. Okraść grób, tak? Bo to, że te sakrum, tak? Tak, znaczy umówmy się, rabowanie grobów to jest dno dna, cytując klasyka i... No, znaczy nie żyjemy też w czasach, gdzie w tych grobach, nie wiem, wsadzają ci, tak, pieniądze, monety, kosztowności. Tak, biżuterię, wszystko, no to absolutnie. Chociaż tam miał aparat na zęby. No więc... tak, bo to jest bardzo droga rzecz, wiemy, tak? Mógł być diamentowy. Koronka, tak, diamentowa. Nie, ale generalnie to no... No tak jak mówisz, faktycznie, nie żyjemy w czasach, gdzie w takich grobach byłoby cokolwiek wartościowego. Chociaż zaznaczmy, że znajdują się osoby, które płacą za takie rzeczy dobre pieniądze, tak? Za ciało. Za kości. Znaczy generalnie ukłon w stronę studentów medycyny, bo wiemy, tak, że handlujecie skurwysyny, tak, takimi rzeczami między sobą, z rąk do rąk. Tak, jest to powszechne. Jest to bardzo powszechne, no bo tak jak mówisz, niektórych rzeczy nie da się odtworzyć. Między innymi czaszka jest bardzo popularna, ponieważ mówi się, że rekwizyt tudzież pomoc naukowa nie oddaje tego, co prawdziwe kości. I tak, także wiemy, co tam robicie. Tak, i kwitnie taki podziemny mały handelek, że... Tak, z włokami. Tak, znaczy z włokami, kośćmi. No kośćmi, no ale czy kości nie są jakąś formą zwłok w sumie? Znaczy, jeśli jakbym robił zamówienie, to bym bardziej powiedział, że chciałbym taką starą już pieszczoną, wyczyszczoną, niż zamawiał świeżutką, kogoś, tak. Dobra, ja poproszę klienta. Świeżutką. Czekaj, czy świeżutka byłaby droższa pewnie, bo to trzeba na tego. To pewnie zboczenie z nekrofil bardziej. Może tak być. Kurwa, czekaj, bo tu się... Nekroromantik, jakiś vibe po tak, prostu. Tak, tu się, kurwa, zapadam w ziemię. Ja nie wiem, czy tu dziadek nie zdążył zakopać jakiegoś psa czy coś kiedyś. To się wytnie. Nie wytnie się tego. Dobra. Więc tak, i... Handel kwitnie, a wtedy też się mówiło, że takie kości są dość sporo warte, bo to idzie w setkach dolarów. To Boże, przy którym filmie były użyte prawdziwe kości? W filmie Stephena Hawkinga chciałem powiedzieć. Nie ten Stephen. Stephena Kinga Duch. Ten, czekaj, nie, to ten ja klaun to... tego dzieciaka atakował. Tak, 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 tak. To ten scena... dzieciak się prawie udusił, to tak, w ogóle. Tak, i scena chyba jak oni... znajdują się w tej wodzie, jak już ten dom tak. się zapada, to z tego co pamiętam, to było im taniej właśnie wypożyczyć taniej było im wypożyczyć zwłoki. Faktyczne zwłoki niż tego. Nie, ja to znajdę, teraz nie wytrzymam. No to... Nie, czekaj, bo ja to kiedyś na radio Rycerz rzucałam jeszcze. Pozdrawiamy Radio Rycerz. Tak, muszę w każdym razie, bo tu trefuk, żeby wypłynę po prostu scena, gdy oni znajdują się w tej wodzie i wypływają zwłoki. Była, że tak powiem, prawdziwa, ponieważ użyto prawdziwych ciał i reakcja aktorów była też nader żywa i taka prawdziwa. Ale oni myśleli, że to są no, rekwizyty, nie? Ale to w ogóle była bardzo niebezpieczna scena, pamiętam, bo tam sporo prądu było wokół tej wody. Tak, i potem i się okazało, że tam była bardzo duża szansa, że krzywda się stanie aktorom faktycznie. Tak, tak. No i dopiero chyba po fakcie było powiedziane, że hej, wzięliśmy klientów, którzy faktycznie nie żyją. No, w dzisiejszych czasach wyobrażasz sobie coś takiego, że wypożyczasz sobie zwłoki do filmu, no to przecież to by nie przeszło. No chyba. Nie, absolutnie, co to w ogóle nie ma takiej szansy. Że... Boję się, że tego nie znajdę. No to odłóż telefon, żeby widzą tak, tu mnie. Tak, przepraszam, kochani. Także kręcisz sobie film, jedziesz do jakiegoś tam zakładu i mówisz, że... Dzień dobry, bo my chcemy pożyczyć dwa tak. trupy, które już trochę zgniły, nie? Tak, ja proszę ale bardzo. Ale to musiało śmierdzieć, Jesus tak. Christ. Bo to one te niby kościotrupy, ale tak wyglądały, no, oblepione takie... tym wszystkim. Idziesz i po prostu, i w ogóle później to zwróć, nie, na jakiej zasadzie to jest rozpatrywane, że... Czy to nie jest przestępstwo w ogóle, czy nie jest handel zwłokami w jakimś sensie? Nie wiem, ale... Handel zwłokami jest przestępstwem, prawda? Odwozisz to i wie pan co, bo tutaj się pękło. Kawałek czaszki tak ukruszył, pękło i...
No będzie tam. No to nie oddamy zaliczki. Tak. Zniszczył pan, weź pan, to już nie tak, potrzebne. To już nie tak, potrzebne, to już tak. Pan... O, powiemy, że wrzuciliśmy do pieca przez przypadek, żeby nie było widać. Nie, ale faktycznie była taka scena i... to w sumie... No to faktycznie te zwłoki mogły... Znaczy ja mówię, myślę, że zwłoki wpadły w... Ta czacha wpadła mu w ręce przez przypadek. I myślę, że on się mógł trząść i tak przeżywać to. Znaczy myślę, miał że to świadomość, też może, że to adrenalina... Tak, że on po prostu miał świadomość, że trzyma w ręku faktycznie czaszkę, tak? Chociaż czy by wtedy gadał, że tu grzebać, tu wyciągać, tak ciągnąć ten, nie wiem, no ja ale wstaję, dobra, czy ktoś to w ogóle, czy ktoś to w ogóle zweryfikował, że to co on mówi jest faktycznie... Była pogadanka chyba raz z typem, który, no ale on chyba się bardziej obracał w efektach jakichś specjalnych od horrorów i mówił, że faktycznie, że chyba jeśli nie, dojścia byś musiała mieć, żeby coś takiego wypożyczyć, taki rekwizyt, no tak. A kupno, no to naprawdę równało się ze sporym zakupem. Myślę po prostu, że w przypływie emocji, że nagramy coś głupiego. No właśnie, mi też się tak wydaje, bo nie... Ale mówię, dla mnie tego nie znalazł, nie dostał, myślę po prostu, że faktycznie mógł kraść to. Mógł kraść. Bo obstawiam, że robił po prostu to stricte zarobkowo. No, jesteś osobą młodą, nie masz kasy w ogóle. No to możesz sobie wykopać czachę i sprzedać studentom medycyny, nie? Tak, pozdrawiamy jeszcze raz studentów. Więc myślę, że może po prostu to był jego sposób zarabiania. Tak, no bo tak naprawdę dzień robótka, miesiąc wódka. No w sumie racja, no to jednak nie są tanie rzeczy. Tak. Znaczy, no nie wiem, no waham się nad tym, strasznie, wiesz, strasznie, bo coś mi tu nie... No brzmi to tak niewiarygodnie dla mnie, tak nieprawdopodobnie, że taki gówniarz, no bo tak jak mówimy, no, dzieciak wygląda jak gówniarz totalnie, uznałby, że będzie rabować groby za pieniądze. To prędzej bym się spodziewała po jakimś ostrym mefedroniarzu albo coś, bo im powiesz, żeby przynieśli kable i oni znaczy, mają nowy cel w życiu. W ogóle tak, też ale... nakreślmy to, jak kradniesz te kości, to nie idziesz i w gazecie piszesz, że sprzedasz kości, tak. Przecież to musi jakoś... To musisz mieć swój kontakt. Tak, musisz mieć jakieś kontakty, jakieś, bo to wątpię, że człowiek z ulicy nagle stwierdza, że będzie kradł, chyba że dla swojego jakiegoś fetyszyzmu. No tak, ale to jest co innego, a tutaj to wygląda, tak. Jakby to miało być zarobkowo, no bo chłopak tak, raczej jest przerażony faktem, że ją trzyma, a nie wiesz. Tak, i też no poradnik co, że zapraszamy do biznesu, tak to wygląda. No trochę tak, no bo kto normalnie nagrywa poradnik? Ewentualnie po prostu... Jeśli jesteś takim debilem i chcesz mieć po prostu ludzkie kości, to... To się tym nie chwalisz kurwa na wideo, no, bo to jest nagrywanie na siebie dowodu. Tak, nie? Ale wiesz, mówisz jak ten, żeby ludzi z klimatu do ciebie przyciągnąć, chociaż też to były czasy, gdzie nie napisałeś no właśnie, na GG to nie i... jest tak, właśnie to on to nagrał na VHS-ie, no to jak przyciągnąć ludzi z klimatu mając jakiegoś VHS-a, tak? Tak, jeszcze w tych czasach, no... gdzie ten obrót jakoś... No ograniczony tak naprawdę. Dokładnie, był. A jeszcze właśnie to, on musiałby to przegrywać przecież, tak, żeby to było dubowanie tego. A jakość, już jakość tego nagrania wskazuje, że ono jest przegrane. Tak, no pewnie ta milionowa przegrywka, więc... Myślę, że tak, myślę, że na spokojnie. Więc może ktoś to nagrał już faktycznie te lata 90. i przegrał to, dawał i to po prostu krążyło w jakimś kręgu i po prostu pewnego dnia, nie wiem, ktoś... Po tacie trzymał VHS-y na strychu tak. I nagle znalazł, że ten, że co, jakie stary hobby miał. Tak, ja obstawiam po prostu, że może to poszło po znajomych po prostu te przegrywki. Pocztą pantoflową po tak, prostu, i tak. Po prostu później, że hej, mam głupi filmik. Tak, znalazłem. Tak, i owcza i po prostu ta kaseta po prostu powędrowała znaczy to, z rączek do rączek. No to mechanizm jak przy wszystkich filmach gor, czyli poczta pantoflowa wysyłasz do kumpla, kumpel wysyła kumplowi, tak, a czwartej, piątej już rzuca rozmywa, to gdzieś tam. Tak. Tak. Mogło tak być i... Widzę, bardzo się tą siekierą bawi. Wiesz co, bym tak... W rynku fajnie. Rzucisz siekierą w kamerę. Na jak, koniec? Tak. Nie, może lepiej nie. To już jest zabytek ta kamera. Tak, nagrywamy ja starą cyfrówką, takie 3,5 megapiksela ma. Z ogromną nadzieją, że nie padła jej bateria w połowie tego wykładu. Tak. No i może trzeba sprawdzić, czy nie padła. Nie, myślę co. I tak chyba zbliżamy się do końca, bo co tu jeszcze mówisz? No niewiele w sumie. No, ja dalej myślę, że nie jest to prawdziwe.
dla mnie może być prawdziwe i po ale prostu się nie dowiemy. Nie dowiemy się prawdopodobnie. Chyba że się autor pojawi. Chyba że zgłosi się autor, tak. Albo ktoś, kto przy tym faktycznie był, albo ktoś, kto zna tych ludzi, jest w stanie wskazać palcem z imienia i nazwiska, bo inaczej to nie ma opcji. Tak. Także co? Nie kradnijcie. Nie kradnijcie zwłok. Nie sprzedawajcie czaszek studentom medycyny za mniej niż, nie wiem jakie są ceny. Ja nie wiem. Studenci piszcie. Studenci piszcie w komentarzach, za ile można kupić ludzką czaszkę, a my co? Znowu się widzimy za pół roku, tak, nie? Tak, i kolejny odcinek też. I kolejny odcinek też zrobimy w szopie albo w innym dziwnym miejscu. Tak, pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się.